Godzina 13, 29 sierpnia 2022 roku. Piotr Knajtek, Biuro Maklerskie mBanku. Zapraszam na cotygodniowy webinar poświęcony rynkom finansowym. Narzędziem głównym jest analiza techniczna, a może bardziej soft pod tytułem AmiBroker. AmiBroker, dane źródłowe pochodzące ze statyki, a także z bazy danych na stronie stock.pl. I to potrzeba, aby można było spróbować się znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie wnioski płyną z ostatnich wydarzeń, które miały miejsce na rynkach finansowych. Tutaj na pierwszy strzał w tym momencie jest USD PLN. Dlaczego dzisiaj waluta na pierwszym slajdzie, czy na początek? A może dlatego, że trochę się dzisiaj dzieje. W piątek też się działo. Spójrzmy na wykres dzienny. Tutaj widać, że w ostatnim czasie miała miejsce dosyć mocna zwyżka na USD PLN. Podejście pod szczyty lipcowe, zatrzymanie, cofnięcie. W piątek taki strzał. I dzisiaj jakoś nie ma kontynuacji tego uderzenia wzrostowego. Tutaj USD PLN jak na razie pozostaje w tej strefie oporu. Później pokażę, że to jest bardzo ważna strefa oporu. Myślę, że Państwo wiedzą, o co chodzi. To nic innego jak szczyty z 2000 roku. Dlatego też wydarzenia, które mają miejsce na rynkach finansowych, szczególnie u nas nad Wisłą, z punktu widzenia USD PLN, mogą się okazać cały czas przełomowe. Pomimo tego, że jest słabo, bardzo słabo na rynek, nie ma sił na wzrosty. Maluchy, średniaki połamały już kilka dni temu swoje wsparcia. To tutaj USD PLN zdaje się wysyłać sygnał, że może dojść do odwrócenia trendu. No bo jak tutaj na chwilę obecną zanegować koncepcję podwójnego szczytu w ujęciu lokalnym, jak i w drugim terminie. Na wykresie godzinowym można zauważyć, że średnia 200-godzinowa tutaj ma bardzo duże znaczenie. W piątek posłużyła jako trampolina i teraz tak, jeżeli udałoby się USD PLN przełamać ten poziom lokalny wsparcia 4,70, to tak naprawdę z rynku walutowego popłynąłby dosyć korzystny sygnał dla WIG-u czy WIG-u 20, szczególnie dla WIG-u, bo on dzisiaj walczy z podwójnym dnem do tego, aby może i obronić się na bieżących poziomach i z tego coś więcej zrobić niż tylko zapowiedź kontynuacji Bessy, która płynie z każdej strony, jak na razie z każdej strony warszawskiego parkietu. Spójrzmy od razu na WIG 20 w ujęciu godzinowym. Oczywiście wrócę do analizy tego benchmarku w późniejszym momencie. Tutaj jak na razie widać tylko wyprzedanie, luka dzisiaj Bessy i otwarcie drogi na południe. No właśnie, zobaczymy, czy jest to może i katarzys, bo mamy lukę na otwarciu i bardzo kiepskie nastroje, czy tak naprawdę jest to zapowiedź kontynuacji spadków. Otoczenie zewnętrzne jak na razie nie zachęca do bycia optymistą. Dow Jones w piątek mocne zejście, ogólnie tam już w tamtym tygodniu, na początku tamtego tygodnia pojawiła się luka Bessy, szczególnie widoczna na S&P, kiedy się pojawia tygodniowa luka Bessy, a takich luk Bessy na przestrzeni ostatniej dekady było niewiele. I zazwyczaj one kończyły się dosyć mocnymi spadkami. W piątek ta koncepcja się potwierdziła i jak na razie na wykresie S&P czy na Dow Jonesie nie widać pozytywnych sygnałów. Jeżeli chodzi o poziom oporu, to Dow Jones 3,3586 do tej wysokości. Jak na razie przewagę mają niedźwiedzie. Tutaj można zobaczyć, że średnia ruchoma granica, taka 200-tygodniowa, zbiega się z tegorocznym dękiem. No wszystko to sprawia, że te elementy układanki sprawiają, że ten podażowy magnes ma prawo ściągnąć Dow Jones na południe, chyba że w tym tygodniu 3,3586 zostanie przełamane. Dosyć wysoko położony opór, ale jeżeli chodzi o tego typu zmienność, tutaj nic innego się jak na razie nie wymyśli. Jest oczywiście gwiazda wieczorna na wysokości strefy oporu. To wszystko negatywnie wpływa na ocenę techniczną tego benchmarku. Przypomnę tylko, że w długim terminie, oczywiście nie wiadomo kiedy miałoby to nastąpić, ale w długim terminie czynnikiem podażowym ściągającym na południe rynki amerykańskie pozostają niedomknięte tygodniowe luki Hossy i one sprawiają, że jest sporo miejsca do spadków, w ramach których niedźwiedzie mogłyby się tutaj popisać swoją siłą. Patrząc na
Yieldy 30-letnich papierów można zwrócić uwagę na fakt, że tutaj także doszło do wyhamowania wzrostów. Na tygodniowym wykresie nic ciekawego, nic pozytywnego się nie zrobiło, czyli spadająca gwiazda opór w postaci prawego ramienia. Jest to oczywiście koncepcja teoretyczna, ale coś takiego się tutaj buduje i wszystko w długoterminowej strefie oporu. No, z podręcznikowego punktu widzenia nie pozostaje tutaj nic innego powiedzieć, jak to, że niedźwiedzie prawdopodobnie przygotowują się do tego, żeby wyprowadzić spadkową falę, a to nie byłoby korzystne dla ani dla DJ-a, ani dla S&P, ani dla pozostałych indeksów giełdowych. Dlatego też te elementy układanki jak na razie przemawiają na korzyść akcyjnych niedźwiedzi. Jeżeli chodzi o otoczenie zewnętrzne, to DAX tutaj także nie popisał się niczym pozytywnym, czyli potężna czarna świeca, zamknięcie tygodnia powyżej średniej 200-tygodniowej, odpadnięcie wcześniej od linii trendu spadkowego, te strefy oporu zadziałały i tutaj jest siła momentum skierowane na południe. Dzisiaj luka Bessy, no to wszystko pokazuje, jak bardzo tutaj silna jest podaż i presja na dalsze spadki. Z punktu widzenia osób, które patrzą na twarde poziomy, a nie na emocje, które dzisiaj panują, to tak naprawdę DAX cały czas się konsoliduje. Pozostaje powyżej wsparcia, pod oporem, klarownych wniosków nie ma. Stąd też na chwilę obecną tutaj trudno o pozytywne wnioski, ale także osoby, które powiedzą, że do wysokości 12 400 punktów, 300 punktów tutaj jak na razie się nic nie zmienia z punktu widzenia techniki, no to oczywiście trudno im odmówić tego typu argumentów. Jeżeli chodzi o pozytywy, do wysokości 13 510 jak na razie przewagę mają niedźwiedzie i tutaj bez pozytywnych wniosków. SDAX także ma przecież fake, to dosyć taki niepokojący fake, czyli pułapka Hossy na wysokości strefy oporu, ewidentna, widoczna, dlatego też poziom tutaj oporu na ten tydzień jest przesuwany na 12602. Do tej wysokości SDAX wygląda słabo, niedźwiadki dominują. No i właśnie, jeżeli mielibyśmy szukać odpowiedzi na pytanie, co dalej z DAX-em, to patrząc na to, co robi SDAX, no to tutaj brakuje pozytywnych wniosków. Jeżeli chodzi o EMDAX, czyli benchmark średnich niemieckich spółek, tutaj także odpadnięcie od strefy oporu, kolejna czarna świeca na ten tydzień, to jest 26907, jeśli chodzi o poziom oporu dla średniaków i konkluzja, no nie pozytywna, nie jest pozytywna, ale z drugiej strony przecież te wsparcia tutaj jeszcze nie zostały przetestowane. One mają prawo zatrzymać. Na wykresie dziennym bez tutaj wciąż bez przełomu, dlatego też są takie momenty na rynkach finansowych, gdzie lepiej wstrzymać się z wnioskami, bo wsparcia nie zostały jeszcze przetestowane. Ale jeśli chodzi o sygnały kupna, pozytywne, takie zachęcające do podbicia, to tych na chwilę obecną nie ma. I patrząc na taki benchmark jak PLN Index, czyli benchmark obrazujący siłę bądź też słabość naszej waluty, no tutaj widać walkę o podwójne dno. Na wykresie tygodniowym widać młot w strefie wsparcia. Ten rynek walutowy jak na razie pozostaje bodajże jednym z niewielu miejsc na wykresach, gdzie optymiści co do rynku akcyjnego mogliby powiedzieć chwila, chwila, ale tutaj jeszcze nie wszystko jest przesądzone. Dlatego też i tego typu wnioski trudno na chwilę obecną zanegować. PLN Index broni się, jest w strefie wsparcia, popytowa tygodniowa formacja, dzisiaj próba umocnienia złotego, zobaczymy jak to będzie wyglądało do końca sesji, dlatego też z rynku walutowego te sygnały jeszcze nie popłynęły, ale to trochę za mało, bo indeks cenowy, czyli ten benchmark obrazujący szeroki rynek GPW New Connect, on pokazuje się z coraz słabszej strony. Na wykresie tygodniowym kolejny słaby tydzień za nami. Wcześniej sygnał sprzedaży w strefie oporu. W tamtym tygodniu kolejna podażowa świeczka. Sufit tej świecy 725,58 wyznacza opór na najbliższe dni i tutaj momentum sprzyja niedźwiedziom.
Strefa wsparcia 689, ona także prosi się o przetestowanie. Ale skoro nie było testu, jak można dzisiaj wyciągać wnioski? No, są takie okresy na rynkach finansowych, kiedy trudno wyjść przed szereg i powiedzieć, co będzie. Jak na razie wsparcie się broni, ale lokalnie presji do wzrostów nie ma. To chyba wystarczy do tego, aby te negatywne wnioski podtrzymać z tego wykresu. Chyba że w tym tygodniu opór zostanie wybity. I teraz tak, SWIG 80, on zachowuje się jak na razie najlepiej z całej grupy warszawskich indeksów. Może tutaj nic nie widać, usunę średnią 200-tygodniową. O, na wykresie tygodniowym kolejna czarna świeca, sufit tej świecy 17944 to jest opór na ten tydzień i jak na razie siła skierowana na południe w stronę tegorocznej podłogi. Trudno odmówić tutaj niedźwiadkom tego, że rozpychają się i to dosyć efektownie i efektywnie po rynku finansowym. Mamy znowu Fibonacci. Jest ono, ten poziom jest testowany, 67,8%. To dla niektórych wystarczy, aby wstrzymać się z pełnymi wnioskami. No, pewnie i tak, ale jeżeli chodzi o momentum, jeśli chodzi o to, że nie ma jak na razie pozytywnej formacji na wykresie dziennym, nie ma odpowiedzi na to objęcie Bessy, no to tutaj także dzisiaj bez pozytywnych wniosków. Jutro może pojawić się Harami, tego nie wiemy. Patrzymy, co jest dzisiaj. Dzisiaj bez pozytywnych wniosków. Ten tydzień do wysokości 17944 jak na razie wygląda na korzyść niedźwiedzi. MWIG 40, tutaj dzisiaj mamy nowe minima. Często tak bywa, nawet w formacji Klina, że dochodzi do cofnięcia mniej więcej na nowe minima pod ostatnią podłogę i spadki mogą się zatrzymać, ale tego typu wnioski chyba są nie na miejscu. Kluczowe są poziomy te, które widać na wykresie i te sygnały, które się już pojawiły, a niektóre mogłyby, gdyby tak. 4116 jest to opór na ten tydzień. Do tej wysokości sytuacja techniczna dla indeksu MWIG40 jest negatywna. Patrząc znowu na WIG, on dzisiaj próbuje się wybronić. Jest tygodniowa luka Bessy. Czy tygodniowa luka Bessy ma jakieś znaczenie? Jest to mocny podażowy akcent. Trudno wnioskować inaczej. Nie jest to tak jak z tygodniowymi lukami Hossy, że one ściągają do siebie. Ale przecież dla przypomnienia, WIG ma niedomkniętą tygodniową lukę Hossy na wysokości. Teraz zobaczę, to jest. Tak, to jest 49 058, czyli ta luka. Ten przedział na wykresie ma prawo ściągać WIG do siebie, dlatego też przy bieżących poziomach cenowych, gdzie tu jest 50 tysięcy, 51 tysięcy, a niedomknięta tygodniowa luka jest na wysokości 49 tysięcy, no to tak naprawdę ten magnes podażowy jest niżej ułożony, a to jest wskazówka dla niedźwiedzi, w którą stronę mogłyby się kierować. I teraz jeszcze na koniec WIG 20 USD, bo swojego czasu był to benchmark, który tutaj zachęcał do tego, żeby spojrzeć z optymizmem, ale przecież 2 tygodnie temu doszło do przełamania dolnej podstawy tej białej świecy. W tamtym tygodniu kolejna czarna świeca, sufit tej czarnej świecy wyznacza opór na najbliższe dni do wysokości 3,5-2,45. Przypomnę, jest to indeks WIG 20 USD. Tutaj jak na razie sytuacja techniczna pozostaje negatywna. Miejsca do obrony tak naprawdę tutaj no, do zejścia to jest około 3%. Jeśli chodzi o WIG 20 USD, ma trochę tego tutaj miejsca. Czy tam dopiero doszłoby do większej próby zatrzymania bez, tym bardziej, że USD PLN jeszcze nie wygenerowało sygnałów. Te luki tygodniowe na WIG-u wiemy, gdzie są położone. No to stwarza pewną koncepcję, że dopiero w okolicy Denka z 2020 roku WIG 20 USD mógłby powalczyć o odwrócenie niekorzystnego układu, w jakim się znajduje. Jednakże jak na razie miejsca do spadków jeszcze trochę jest, ale optymiści powiedzą chwila, ale tutaj jest przestrzeń, bo możemy spojrzeć na ten wykres w ujęciu liniowym i jak na razie dzisiaj się otworzył tydzień i do końca tygodnia wiele się może wydarzyć. Patrząc na poszczególne spółki z indeksu WIG 20, tutaj jak na razie bez większych
sygnałów, jeśli chodzi o Asseco Poland. Konsolidacja od wielu miesięcy, bez wniosków, bez konkluzji. Tutaj można zauważyć jedynie, że prawdopodobnie miał miejsce fake, czyli pułapka Hossy. Jeżeli coś takiego się dzieje, to magnesem jest dolne ograniczenie konsolidacji, czy w ten sposób pokazanej, czy w ten sposób pokazanej. No jak na razie tutaj pozytywnych wniosków dla Asseco nie ma. Allegro. Tu można te kreseczki sobie wyrzucić, jeżeli chodzi o tygodniowy układ świeczek. No teraz tak, zaczyna rozrastać się tutaj sekwencja podażowych tygodniowych świec. Co to oznacza? Czy czekać na kolejną i kolejną, a zyski topnieją z gwiazdy porannej, która się pojawiła przecież na samym dnie? W takim układzie, no, ryzyko, że Allegro będzie chciało przetestować te 20 zł, cały czas jest spore. Dlatego też, no, nie jest to błędna koncepcja powiedzieć, że do 27 zł i 7 groszy, 8 groszy w tym tygodniu przewagę zyskały znowu niedźwiadki i spróbują zaatakować ostatnie minima. Powyżej tego poziomu, jeżeli w tym tygodniu dałoby się wybić 27,075, wnioski z wykresu byłyby pozytywne. A tak to może jest to właśnie ten moment, kiedy byki odpuszczają, pozwolą zejść w okolice 20 zł. CCC, wyjście dołem z trójkąta. Tutaj tak naprawdę, jeżeli ceny nie wrócą powyżej pułap zeszłotygodniowej czarnej świecy, to wnioski są negatywne. Próba utrzymania się trójkącie nie udała, trwała ona dosyć długo, przez wiele tygodni, ale widać, że polski rynek, który w ostatnich tygodniach był najsłabszy, dalej będzie, czy też wiedzie tutaj prym, bądź znajduje się w pierwszej trójce koło benchmarku Sri Lanki i rosyjskiego benchmarku, jako ten, który jest najsłabszy ze światowych indeksów. Konkluzja. Do wysokości 47,99 jak na razie wnioski, które płyną z wykresu dla spółki CCC są negatywne. Gdzie szukać zasięgów? Proszę. Jeżeli chodzi o zasięgi, to posiłkując się szerokością trójkąta, 30 zł jest na celowniku niedźwiedzi. CD Projekt. Sprawa wyklarowała się. Poziom obrony 85 zł został przełamany. Próba wykorzystania podwójnego dna poszła na marne. Na chwilę obecną pozostaje zatem spodziewać się kontynuacji spadków. 70, 70, tam 4 zł to jest kolejny poziom wsparcia. Zobaczymy, czy może ta półka cenowa zatrzyma. Gdzie szukać przełomu, gdzie można powiedzieć, że się myliło? Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to CD Projekt taki poziom ma na wysokości 89 zł i 60 groszy. 89 groszy i 60, i to byłby pułap, do wysokości którego wnioski płynące z wykresu są tutaj negatywne. Cyfrowy. Konsolidacji ciąg dalszy, jak na razie bez pozytywnych wniosków. Tutaj próba wyjścia z tej konsolidacji jak na razie jeszcze nie miała miejsca, dlatego też trudno cokolwiek tutaj wróżyć, ale optymiści mogą zauważyć, że tego typu układ tygodniowego wskaźnika RSI to nic innego jak odwrócona głowa z ramionami. Tylko w tego typu przypadkach potrzebny jest trigger, wyjście górą z takiego układu, aby można było z podręcznikowego punktu widzenia powiedzieć, że jest sygnał, pretekst, cokolwiek, co uprawniałoby do, można powiedzieć, rzucenia rękawicy niedźwiedziom i wyjść z optymistycznym tutaj wnioskiem, konkluzją co do sygnałów. Jak na razie takowych dla cyfrowego nie ma, dlatego też bez pozytywnych wniosków. Dino, walka na szczytach i teraz tak, negacja spadającej gwiazdy. No tutaj Dino jest naprawdę bohaterem pośród blue chips. I teraz tak, czy ostatnie denko białej świeczki ma jakąkolwiek wartość prognostyczną? 345 jest to podstawa tej świecy, tygodniowej świecy na bardzo wysokich poziomach cenowych, dlatego też można od strony technicznej, takiej strony, która
poszukuje inteligentnych poziomów stop loss do tego, aby z tym poziomem związać konkluzję dla Dino. No, dopóki cena dzienna wypada nie niżej niż 345, dopóty tutaj układ ten zachęca w tym momencie do obrony. Trudno powiedzieć, czy do kontynuacji, bo to jest piąty tydzień stania w strefie oporów. Tutaj jest jedynie próba utrzymania i kontynuacji hossy, dlatego też do 345 jak na razie byki się bronią. JSW, co z tym JSW? Czy ostatnie wydarzenia są ostatnią szansą, próbą wyjścia z tego górą, bo tak naprawdę JSW odbiło się od dolnego ograniczenia kanału spadkowego, tego długoterminowego, ale nie ma kontynuacji, nie ma siły. JSW wielokrotnie pokazywało już, że taki proces do wejścia w ponowny impuls hossy zajmuje wiele tygodni, czy nawet miesięcy. Tak też może się dziać i tym razem, ale to trochę za mało, aby tutaj no, porzucić koncepcję zejścia na 20 zł, jeśli chodzi o JSW. Broni się papier, ok, można przyznać bykom, że jest to ich pewnego rodzaju zwycięstwo wobec tego, co się dzieje na szerokim rynku, ale to trochę mało, aby wychodzić z prowzrostową koncepcją dla JSW i szukać jakichś poziomów docelowych do wzrostów. KGHM. Tutaj widać dramat w kolejnej odsłonie, przełamane lokalne wsparcia na wykresie tygodniowym, bo tutaj są takie formacje, ja może je usunę, bo one nie są potrzebne. I tylko dla przypomnienia, jak usunę je, będzie łatwiej wszystkim i bardziej czytelnie. Ten pierwszy trójkąt w takim kolorze, on wynika z szerokości wcześniejszej konsolidacji i tutaj zasięgi mówią o ruchu poniżej 80 zł. Natomiast te drugie prostokąty wskazują na aktywację formacji flagi z zasięgiem właśnie też poniżej 80 zł, dlatego też ta koncepcja zejścia w kierunku 80 zł pozostaje jak na razie aktualna i wnioski są wciąż negatywne. Ale optymiści powiedzą chwilę, moment, ale moglibyśmy zaczekać do końca dzisiejszej sesji i sprawdzić, czy nie będzie podwójne dęko. Nie można tego oczywiście zabronić. Są to uroki poruszania się właśnie w takim oto prostokącie konsolidacji od prawie 2 miesięcy. No, technika w takich okresach, kiedy wertykalny trend nie istnieje, tylko horyzontalny, no, ma to do siebie, że tak naprawdę nie powinno się stosować techniki. Teraz tak, LPP, ten trójkąt już przestaje funkcjonować. Jego tutaj dzisiaj nie ma. Widać, że papier nabiera impetu, nie chciał kurs akcji rosnąć, to w tym układzie pozostaje tutaj przygotować się, tak? Bo sygnału nie ma. To 8625, dolne ograniczenie tego trójkąta lokalnego czy jednego z ograniczeń nie zostało wyłamane, dlatego też brakuje wiarygodnych wskazań, ale przecież tego typu konsolidacja kiedyś się skończy. A tak długotrwający horyzont to przygotowanie, wzrost ciśnienia do tego, aby doszło do wybicia i pojawienia się wertykalnej fali. Dlatego też tutaj można byłoby to oczekiwania z racji tego, że co się dzieje na szerokim rynku, powiedzieć, że bez zamknięcia dnia powyżej 10 tysięcy punktów, no tutaj jak na razie wnioski płynące z wykresu nie są korzystne dla akcjonariuszy. Orange, konsolidacja, jeszcze raz konsolidacja, kolejny tydzień z rzędu bez wniosków, bez konkluzji. Jeżeli 6,50 zablokowało zwyżkę, to i na przetestowanie czeka 5,75. Brakuje niewiele, stąd też tutaj margines jest dosyć niewielki. Pekao S.A., no właśnie, banki. Co z tymi bankami? Bo miało być tak pięknie, a skończyło się na ponownym testowaniu tegorocznej podłogi. Jeżeli chodzi o formację klina, wyjście górą z tego układu okazało się dosyć słabe, szczególnie w wykonaniu dwóch banków, PKO BP i Pekao S.A., czyli oczywiście największych tuzów tworzących ten benchmark. Teraz tak, Pekao S.A. przełamało ostatnie wsparcie, a tutaj praktycznie temat kontynuacji odbicia w ramach formacji klina po 2, 4, 6 tygodniach konsolidacji wyszedł
Negatywnie jest nowe denko, czarna świeczka, opór na ten tydzień to jest 72,98 bez wybicia w tym tygodniu tego poziomu. Konkluzja dla Pekao S.A. jest negatywna. Pekao BP jeszcze dzisiaj się tam próbuje bronić, ale to trochę za mało, aby tutaj mówić o sposób pozytywny. Widać słabość, bez sił na to, żeby rozegrać klin w stronę 30 zł. Tylko z drugiej strony tak, dzisiaj o godzinie 13:25. Jak na razie poziom obrony 23,38 nie został przełamany w cenach close. Dlatego też, no, może bym chciał tutaj Państwu powiedzieć, ale dopóki 23,38 w cenach close jest bronione, to jak na razie koncepcja rozegrania tego klina na 30 zł gdzieś tam istnieje, gdzieś się jeszcze tli. Wracając do banków, Santander jeszcze się broni, 216 jest utrzymane. mBank tutaj także poziomy obrony są utrzymane, 190 zł nie jest naruszone. Idziemy dalej. Millennium 3,23 obronione. Alior 23,11 obronione. Te mniejsze banki pokazują, że szansa na rozegranie klina, nawet przy takim mocnym zejściu, jeszcze istnieje od strony podręcznikowej. To jest przecież strefa wsparcia. To nie jest poziom wsparcia. To nie jest, tak jak powtarzam, to nie jest apteka, żeby tutaj wszystko musiało się zgadzać co do każdego oczka. Cały czas WIG banki przebywa w tej strefie wsparcia. Dlatego też ten tydzień może okazać się kluczowy. Genialnie byłoby, gdyby do końca tego tygodnia, do piątku, WIG banki wyłamał poziom 5,324. To tak naprawdę ten sygnał wzmocniłby się, a na chwilę obecną jest oczywiście duże ryzyko, zagrożenie, że niedźwiedziom jednak uda się zbić to wsparcie. I co wtedy? Kolejne poziomy obrony to 4400 punktów, czyli 2% niżej. Zawsze dużo i należałoby się obawiać kontynuacji spadków, szczególnie przez te duże banki. PGE. Jak na razie, i teraz tak, w średnim, w długim terminie papier pozostaje w ramach tutaj tej strefy po wybiciu linii trendu spadkowego. W średnim, w długim terminie kluczowe poziomy jak na razie nie były testowane. Są one ulokowane na wysokości 6,23 i do tej wysokości ten proces odwracania trendu wciąż postępuje. Na chwilę obecną przy takim wykupieniu, no, zwolennicy spadających noży mogą tutaj upatrywać szans dla siebie, ale przecież nie o to chodzi, aby łapać to, co jest tanie, tylko wskazać takie momenty na wykresie, wskazać te spółki, których notowania nie będą już niżej. A na chwilę obecną tutaj PGE dzisiaj nie dokonało punktu zwrotnego, chociaż okolice 7 zł wskazują, że jest szansa, żeby to się stało. Jednakże jak spojrzymy na spółkę Enea, ona ma tutaj, też właśnie ma tą samą strefę wsparcia. Niby już doszło do przełamania, ale cały czas te kluczowe poziomy nie zostały przetestowane. I teraz Tauron. Na Tauronie to samo, jest nisko sygnałów pozytywnych. Nie ma, może jakby Tauron w tym tygodniu wyłamał opór 2,67, byłoby optymistycznie, ale jak na razie bez pozytywnych wniosków. Lecimy dalej. PGNiG tutaj jak na razie w strefie wsparcia, ale bez pozytywnych wniosków. Jak nie ma pozytywnych wniosków, no to trudno, aby tutaj wyjść przed szereg i cokolwiek więcej mówić. 6,39 jako opór na ten tydzień i konkluzja spadkowa. Zresztą już w tamtym tygodniu po wcześniejszej świeczce było w miarę czytelne, że to niedźwiedzie rozdają karty. Czy PKN Orlen po dotarciu do strefy 60 zł może odbić? Oczywiście, że słowo może jest tutaj tak pięknie brzmi, że odpowiedź wydaje się być pozytywna, ale nam chodzi o to, aby wskazać poziomy, czy też te miejsca, gdzie kończą się spadki. Widać coś klarownego. 69,76 jest to opór na ten tydzień. Tutaj jak na razie Orlen nie generuje pozytywnych wniosków. To, że jest nisko, że jest w strefie wsparcia, dla wielu inwestorów wystarczy do podjęcia decyzji. Z punktu widzenia trendu 69,76 opór na ten tydzień do tej wysokości papier cały czas jest w układzie spadkowym. PZU to już papier zanegował sygnał
Dwa tygodnie temu wrócił z północy do Trójkąta, wyszedł dołem. Opór na ten tydzień to 30 zł 29 groszy i jak na razie bez pozytywnych wniosków. Magnesem ściągającym na południe może okazać się strefa 27 zł. Właśnie tam dochodziło wielokrotnie do zmian. Jednakże bez wybicia w tym tygodniu 30 zł 29 konkluzja pozostaje spadkowa. Pepco jeszcze się broni. Tutaj nic złego się nie wydarzyło. Dzisiaj negatywne emocje są. Oczywiście tutaj obawy o to, że tego typu scenariusz, czyli ruch na 41 zł nie zostanie zrobiony, ale z punktu widzenia akademickiego nic się jeszcze dzisiaj nie stało. Jest nisko, ale te układy pozostają wciąż aktywne i na końcu kęty, także nic się nie stało od wielu miesięcy w konsolidacji i bez wniosków. Na koniec jeszcze szybki rzut na to, co się dzieje na rynku walutowym. 4,76 USD PLN i nadzieja w złotym. Dziękuję uprzejmie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Piotr Nejdek, Biuro Maklerskie Banku. Do usłyszenia, do zobaczenia.